Zruszacie! Jesteśmy z Polski! Przyszliśmy was uratować. Powoli wychodzić na tran. Proszę was, abyście służyli tylko polskiemu państwu, nie mnie, polskiemu państwu, ojczyźnie. Aktualną sytuację na Haiti komentuje specjalnie dla Teleekspresu dowódca Gromu, pułkownik Sławomir Petelicki. Jesteśmy pierwszą jednostką Wojska Polskiego, która w takich warunkach zbliżonych do bojowych współdziała z Amerykanami, to właśnie ze słynnymi zielonymi beretami. Tu spotkało nas, jak wiadomo, wyróżnienie, bo na 20 kontyngentów tylko z nami, z Argentyńczykami, spotkał się pan Perry. No i wczoraj dowiedzieliśmy się od dowódcy sił międzynarodowych, że w poniedziałek chce się spotkać z nami pierwszy zastępca pana Perego, czyli druga osoba w Pentagonie, i to jest związane właśnie z tym współdziałaniem z armią amerykańską. Jeszcze Polska nie zginęła, nie żyjemy, co na obca przemoc dzieła, szablą odbierzemy. Bardzo. Również polski orzeł, który prosimy przez katolicką. Z Nowego Jorku do Warszawy przyleciał dowódca Gromu, pułkownik Sławomir Petelicki. Jego komandosi wrócili z Haiti we wtorek. Jestem bardzo szczęśliwy z tego powodu, że wszyscy moi żołnierze wrócili żywi. Ponieważ braliśmy, jak wiadomo, udział w trudnych akcjach, mieliśmy do czynienia z rozwścieczonym, uzbrojonym tłumem. Ja zostałem dłużej, zostałem zaproszony przez dowództwo amerykańskich sił specjalnych, komandosów amerykańskich do Stanów Zjednoczonych i omawiałem tam szczegóły dalszej współpracy Gromu z tymi jednostkami. Jestem autentycznie wzruszony, że mogę widzieć jednostkę w tak wspaniałej formie. Ja zawsze, jak mnie znacie, do czegoś się czepiałem, coś mi się nie podobało, a dzisiaj wreszcie mogę powiedzieć, że jest w ciągu tych 22 lat najlepsze dowództwo Gromu, a ja w was głęboko wierzę. Wszyscy są z Gromem. To nie znaczy, że Grom jest jedyną, najlepszą jednostką w Wojsku Polskim. Wszystkie jednostki są bardzo ważne. Grom warto doceniać, bo on nie przyniesie wstydu. Dziękuję za możliwość wystąpienia dzisiaj i jeszcze raz życzę wszystkim tego, czego sobie tylko życzę. Dziękuję bardzo. Cześć.